Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, kochani. Rok czasu nie było takiego filmu na moim kanale, więc to coś takiego zupełnie innego, ale nie do końca. Dzisiaj z czym do was przychodzę? Z zawartością edycji listopadowej Shiny Boxa. Nie wiem, po co tak ruszam brwiami. Dla osób, które nie wiedzą, które wcześniej nie oglądały tych pudełek na moim kanale, to ja w ogóle mam ogromny sentyment do tych boksów, bo dzięki nim się wkręciłam w kosmetyki, dzięki nim poznałam marki, dzięki nim zaczęłam oglądać YouTube, dzięki nim zaczęłam nagrywać na YouTube. No i wszystko byłoby pięknie, aż któregoś razu, długo je subskrybowałam, czar pryzł i te pudełka zaczęły się robić coraz gorsze. Zrezygnowałam z subskrypcji w 2017 roku we wrześniu. Za punkty jeszcze miałam boksa listopadowego i grudniowego w zeszłym roku i w tym roku mamy déjà vu, czyli za punkty mam boksa listopadowego i grudniowego w tym roku. I ta moja wersja boksa, którą zaraz wam pokażę, będzie najbiedniejsza, ponieważ to jest taka wersja, no wiecie, za darmo, z racji tych punktów i nie łapię się na te wszystkie dodatkowe prezenty. Jestem podjarana, bo jestem ciekawa, co tutaj znajdę. Tak wygląda karton zewnętrzny. O, bo przez moment były takie byle jakie, a ten znowu ma normalną pokrywkę, bo były takie, nawet nie wiedziałam. Spoko, to mi się przyda, ja najbardziej zawsze się cieszę z kartonów. Nie, żartuję, ale czasem nie żartuję. Dobra, lecimy. Mam tu wypisaną zawartość. Jest ona, o panie, tak długa, natomiast już wiem, że tutaj na pewno właśnie są te wszystkie gratisy, bajery, czego oni tam teraz nie robią, żeby zachęcić ludzi do subskrypcji. Zostawię to, nawet jeżeli wyglądam jak debil, jak się śmieję. Muszę wam pokazać pierwszy produkt, bo nie uwierzę w to. Wow! O Jezu, popłaczę się. Dostaliśmy wapno. Wapno o smaku cytrynowym. Ale jaja. Zwykłe wapno o smaku cytrynowym. Wow! I to jest, słuchajcie, normalnie wyszczególnione. Tutaj na naszej karteczce. I mam napisane tak. Calcium Citromax. Uzupełnienie codziennej diety w wapń i witaminę C. Zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. 16 tabletek, jest to upominek. 2,99 za opakowanie. A więc przedstawiam wam produkt numer 1. O, coś porządnego. Naturatif, znam tą markę, są drogie produkty. Naturatif i my tutaj dostajemy body butter. Caramel lemon vanilla. Intrygujący zapach i pewnie opakowanie prześwietlone na maksa. I jak pewnie się domyślacie, jest to miniatura 40 ml. A pełnowymiarowe opakowanie ma pojemność 250 ml i kosztuje 75 zł. Mówiłam, są drogie produkty. Masło o ciepłym, otulającym zapachu naturalnej wanilii, karmelu i cytryny oraz konsystencji tortowego kremu. A patrzcie, a ja o jakimś maśle do ciała mówiłam, że ma konsystencję tortowego kremu i wydawało mi się, że jestem po prostu pomylona, że mam takie porównania. Może mnie oglądają. Mam dobry humor. Bogactwo i wysokie stężenie maseł i olejów roślinnych sprawia, że nawet bardzo sucha skóra staje się znakomicie nawilżona i uelastyczniona. Efekt zauważalny jest już po pierwszym użyciu. Do stosowania od stóp po dekolt. Okej, w dalszej części filmu powiem wam, na ile jestem zadowolona z tego boksa. Lecimy dalej. Cóż my tu mamy? Płyn micelarny Selfie Project. Wiem, co to jest za marka. To jest marka z Rossmana. Czekajcie. Jest proste, czajcie w ogóle. Weź, bądź mądry i pisz wiersze. Czekajcie. Płyn micelarny Selfie Project. Produkt pełnowymiarowy. Zawiera aktywne substancje oczyszczające, które jednym ruchem usuwają makijaż i sebum. Pozostawia skórę suchą, czystą i świeżą. Ja może bym się najpierw nauczyła czytać. Przygotowaną do dalszej pielęgnacji. Redukuje wypryski, odblokowuje pory, matuje i łagodzi. Nie powoduje przesuszenia. 250 ml tego płynu dedykowanego skórze młodej z niedoskonałościami. Od razu się czuję młodziej. Dzięki. Naprawdę. 14,99 za 250 ml. Także chcemy się poczuć młodo, kupujemy Shiny Boxa. Lecimy dalej. Delia.
Bardzo się z tego cieszę. I zaraz wam powiem dlaczego. Chciałam to kupić. I nie kupiłam w końcu tego. I jak fajnie. O, ekstra. Delia. Delia Cosmetics. Korektor pod oczy. Żółty, rozświetlający. A on był, słuchajcie, wymiennie z zielonym, korygującym zaczerwienienia. No, shiny box, powiem wam, jeżeli nie wiecie o tym, ja kiedyś miałam ogromnego farta do kolorówki właśnie w shiny boxie. Wszystkie dziewczyny dostawały jakieś beznadziejne kolory, a mi się zawsze trafiało to, co najlepsze, jak bum cyk cyk. No i bardzo, bardzo się z tego cieszę. Tuszuje cienie pod oczami, ujędrznia, zwiększa naprężenie zwiotczałych powierzchni skóry. Przy regularnym stosowaniu cienie i worki pod oczami stają się coraz mniejsze, a skóra bardziej jędrna. Na pewno. Koszt tej przyjemności 13,50. Dalej. O, Selfie Project, krem CC. Kurczę, właściwie z tego też się cieszę. Produkt pełnowymiarowy, również dedykowany skórze młodej z niedoskonałościami. Ponownie. I kochani, to kosztuje 16,99. Zapewnia efekt nieskazitelnej skóry o zdrowym kolorycie, kryje niewielkie niedoskonałości, ujednolica odcień skóry, jest jak niewidoczny makijaż. Lekka formuła oil free, 0% lepkości, innowacja. Fotoczułe pigmenty natychmiast wizualnie upiększają skórę. Zapewnia efekt glamour, błyskawiczny, optyczny efekt doskonałej, gładkiej skóry. Węgiel bioaktywny, fotoczułe pigmenty, pink pomelo. To jest pink pomelo? Nie wiedziałam, że jest różowe pomelo. Dobra, mamy kolejny produkt, pewnie też prześwietlony. No i tutaj miałam trochę pecha, jeśli chodzi o kolor, a sam produkt też ekstra. Cień do powiek Delia. 8,90. Po prostu, produkt pełnowymiarowy, miks kolorów. No i mój kolor jest brzydki, bo jest to kolor 09 i psuje mi troszeczkę radość wcześniejszą. Czekaj. W ogóle... No. Powiem tak, no troszeczkę, jak to mówią, kaszana. Kiedy kupujesz boksa, no dobra, ja go nie kupiłam, ale tak, kiedy zamawiam pudełko, otwieram nowy cień i widzę, że ktoś w nim maczał paluchę, to mam lekkie ciary żenady, bo nie ja w nim macałam paluchę. No, nie wiem, czy to taka Delia jest mądra, czy to panie pakujące, czy to Shiny Box jest taki mądry, no ale nie robimy takich numerów chyba, nie? Cień ma taki, no, zielony kolor, więc średnio mi pasuje do mojej koncepcji pozostałej produktowej, zaraz wam o niej opowiem. No ale wkładanie paluchów w cień, no moje palce są czyste, to nie ja to wsadziłam, jest słabe. Już abstrahując, jest po prostu obleśna. Lecimy dalej. Zaraz się okaże, w moim boksie to już koniec. Tu na tej kartce jest jeszcze mnóstwo produktów. Nie, czekajcie, jeszcze mam tak. Black Mask Detox Ritual Active Węgiel Peel Off Mask. Mam taką saszetkę. Mam 11. Bo to, słuchajcie, był produkt wymienny. Produkt wymienny 1 z 11. Czajcie? I ja mam akurat ten 11. I to jest produkt w ogóle pełnowymiarowy. I to jest marka One and Only Cosmetics. I to jest głęboko oczyszczająca maska typu Peel Off, bla bla bla. 4,59 kosztuje taka saszetunia. A w ogóle można było zamiast za te 4,59 trafić na przykład balsam do włosów za 19,50. Oczyszczający krem do skóry głowy za 39,90 albo ochronny olej do włosów za 59,80. Co to się w ogóle odwala? Nie wiem, na jakiej zasadzie. Nie wiem, bo ja tam nie śledzę ich profilu. Ale tak trochę dziwnie, nie? Albo za 4,59, albo za 59? I tu jest napisane produkt pełnowymiarowy. No dobra, nie komentujemy. Coś jest jeszcze w moim pudełku. Tak, jeszcze mam tak. Próbka herbaty. Czekajcie, gdzie się tu widziałam? Tu, to jest upominek. Herbata w saszetce To Go. Wysokiej jakości organiczna zielona herbata matcha o zbalansowanym smaku z lekko wyczuwalną goryczką. Tu mam serum. Serum wygładzające na noc peeling. Upominek. O, znam tą, kojarzę tą firmę. Głównie z YouTube'a. To jest Liquid
Lik Siji. Tak to wygląda. Massimi, organiczne produkty do higieny intymnej. I dostajemy tutaj, żeby Wam nie skłamać, tampon, podpaskę i wkładkę. Niby to ludzkie. Takie kobiece, naturalne. No niby tak. To wszystko w moim pudełku, tu można było dostać, nie wiem, jeszcze jakieś cuda niewidy. Nie wiem, powiem Wam, nie jarzę, jak to było. Podliczymy sobie wartość. No może podliczmy sobie wartość, zobaczmy, jaka jest przybitka. A ja w ogóle nie dostałam jakiegoś upominku. Jakieś zaproszenie na targi Og Beauty. Nie jestem godna. Jeżeli się nie mylę, moi Państwo, bo jeszcze upominek można było dostać za 89 zł. Na zaproszenie Og Beauty Warsaw. Zaproszenie na targi Og Beauty Warsaw dla dwóch osób o wartości 89 zł. No ja nie jestem godna, nie mam tego zaproszenia. Nie wiem, czy ono też było dla jakichś wyjątkowych osób. No ale nieważne, słuchajcie, wartość tego boksa, uwaga, 73,96. No właśnie. A powiem Wam, ja pamiętam czasy shiny boxów o wartości 200. Właśnie o produktach typu Clarena, Goldwell. Naprawdę istniały takie czasy. Dobra, przejdźmy przez to, na ile jestem zadowolona z tych produktów. Więc tak, spoko. Ja co prawda mam w tym momencie dosyć sporo tego rodzaju kosmetyków, ale będę pies ogrodnika. To jest ważne do maja 2021 roku. Zostawiam sobie to masło do ciała, także z tego jestem zadowolona. Naprawdę, bo to porządna firma, droga firma, miniatura, tak jest okej. Korektor. Dlaczego się podjarałam korektorem z Deli? Ano bo w grudniu na moim kanale ukaże się filmik makijaż tanimi, niepopularnymi na YouTube kosmetykami. No i kupiłam kilka właśnie produktów z Deli, kilka z Vipery, kilka jeszcze z jakiejś firmy. No i zastanawiałam się nad tym korektorem. Ostatecznie wzięłam inny taki, ale nie korygujący, więc akurat ten sprawdza mi się do tego filmu. No po prostu genialnie, no już wiecie, dosyć sporo kasy tam mimo wszystko wydałam, no bo to wszystko kosztuje. Więc ten korektor po prostu do tego filmu będzie jak znalazł, dlatego się podjarałam. Płyn micelarny Selfie Project. W ogóle jest coś takiego, że wypełniamy ankietę na stronie Shiny Boxa i tam między innymi chyba wpisujemy, ile mamy lat. No bardzo dziękuję, że mam skórę młodą. Produkt jest ważny, uwaga, uwaga, do kwietnia 2019 roku, więc to jest taka sytuacja, o której ja nieraz mówiłam tej osobom, które mnie na stałe oglądają, że ja w takim momencie krępuję się oddać komuś tego na prezent, bo nie chcę, żeby ktoś myślał, że to jest po prostu odrzutek. Nie wiem, co z tym zrobię. Może po prostu wykorzystam jako płyn micelarny, choć też mam zapas. No nie wiem, może spróbuję tego używać, ale jest to marka tania, marka dostępna w Rossmanie i mamy tutaj typową drogerię, zresztą jak w przypadku Deli. Krem CC, zobaczymy jaka jest jego data ważności. Do czerwca 2019. Z kremu CC cieszę się o tyle, że też mi się przyda właśnie do tegoż filmu. Zobaczymy, jak to działa. Szczególnie, że podkład, który mam przyszykowany do tego filmu, będzie dosyć atrakcyjny dla YouTube'a. Więc zobaczymy, może to będzie równie atrakcyjne, to będzie jeszcze nam się wszystkim śmieszniej to oglądało. Ale może nie, może się mylę, może jestem złośliwą teraz, wiecie, podstarzałą panią. Cień z Deli. Z cienia bym się bardzo ucieszyła, bo też by mi się przydał właśnie do tego filmu, czy nawet mi się przyda. Natomiast skoro go się tak trudno otwiera, to nie wierzę w to, że komuś się on przypadkowo otworzył, no. Choć on tutaj w ogóle wygląda, jakby był klejony. I może on komuś po prostu się wypiórkował z tego i ktoś musiał go tutaj wkleić, bo zobaczycie, widzicie, tutaj jest taki biały jakby klej. I tak teraz sobie myślę, że może on po prostu komuś wypadł i ktoś go musiał po prostu tutaj wkleić, dolać tutaj kleju i próbował to zrobić najlepiej jak potrafi. I no niestety wsadził przy okazji w to paluchy, no. Czy w ogóle takie rzeczy można robić przez kartkę i wtedy nie ma tematu i nie robi się taki chamski odcisk palucha, no to jest obleśne. Serio. Spoko, zadowolona jestem, pyknę. Spoko, zadowolona jestem, pyknę. Nie no, u nas wapno w domu, mój mąż, powiem Wam, jak jest chory, to on pije wapno. Ja nie lubię w ogóle smaku wapna, nawet wapna tego cytrynowego.
ale jak jestem chora, to on mnie właśnie tym wapnem leczy, więc na pewno wapno się nie zmarnuje, no. Kiedy ono ma datę ważności? Mam nadzieję, że jakąś długą, a nie... Kuźwa, do... Nie uwierzycie. Ale jaja, czekajcie. Ile wapno ogólnie ma datę ważności? Od cholery i ciut-ciut, nie? Nie uwierzycie, do kiedy to wapno jest ważne. Ja nie żartuję. Ja wam tego nie pokażę, bo nie mam jak, bo to jest takie tutaj wytegowane. Ono jest ważne do stycznia. Najlepiej spożyć przed końcem stycznia 2019 roku. Ale sobie ktoś posadził jajo. Nie, wiecie co? To jest już tak słabe. Do kiedy jest ważny ten korektor? Nie, korektor jest ok. Cień dla odmiany był umacany, ale... Nie, no... Czyli to jest odrzut, tak? To... Ech. Dobra, nic już nie mówię. Powiem wam tak. Przestań pikać. Powiem wam tak. Ja ubawiłam się niesamowicie. Gdybym wydała na to 49 zł, to bym skorzystała z prawa, jakie mamy w Polsce i bym odesłała to pudełko. Mówię poważnie. Gdybym wydała 49 zł na to pudełko, odesłałabym je. Bo to są po prostu jaja i jeszcze napisała reklamację jak 150. Mówię poważnie. Natomiast nie wydałam 49 zł. Nie jest źle. Ciekawa jestem, co wy o tym myślicie. Czy wy to kupujecie? Bo wiem, że kilka z was kupuje. I kilka z was jest nadal zadowolonych, bo jakby zaczyna swoją przygodę z boksami. Czy byście się ucieszyły z takiej zawartości? Czy podobał wam się ten film? Bo w grudniu będzie ponowny. A ja uciekam to montować i życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia, do kolejnych filmów. Jeżeli film wam przypadł do gustu, zapraszam was gorąco do subskrypcji. Jeżeli tego nie robicie. Do kciuka w górę, znaczy do zostawienia kciuka w górę. Czekam na wasze komentarze. A jeżeli uważacie, że jestem jakaś nawiedzona, oglądacie ten film jako pierwszy film na moim kanale, to ja mam bardzo dużo beauty boxów u siebie na kanale, znajdziecie je na playliście, tam zjedziecie sobie na głównej, macie playlisty, wszystkie beauty boxy tam są ładnie poukładane i zobaczcie, że generalnie ja tak nie... Przepraszam. Że tak generalnie nie szydzę z produktów, które znajduję w boxach. Dobra, uciekam. Miłego dnia, trzymajcie się, buziaki, pa, pa.